co trenowałeś i czy trenowałeś zanim zacząłeś przygodę rowerową? Zacząłem trenować granie na komputerze. Rozumiem, czyli wstał przed kompa jak ja mniej więcej. Tak, dokładnie. Serwer w Metinie wystartował na przykład. Nowy serwer, nie, to nie można odpuścić, nie można było odpuścić. Przez 3 lata prawie 800 godzin w CS-a się nabiło. Więcej nabiłeś w CS-a, czy więcej nabiłeś na rowerze? W CS-a nabiłem więcej na razie, aczkolwiek rower daje większą frajdę. Trzeba coś z tym zrobić, z moimi wynikami sportowymi. A jak się uczyć, to najlepiej od osób, które były na podobnym miejscu co ja, a teraz rywalizują z czołówką. Dlatego czekamy na naszego specjalnego gościa. Czyli co, gra w Magedon, twoje pierwsze góry. Pierwszy raz w życiu gra w Magedon, tak. Poznaliśmy się na Gutika Trail. Powiedz mi, co tam się stało, bo to jest bardzo ciekawa historia. 4 kilometry przed metą udało mi się przymknąć oko na chwilkę. Po ilu godzinach jazdy? 21 godzin jazdy. Jakieś pauzy, chociaż 15-minutowe? Nic? Łącznie godzina przerwy na dolanie płynu w sklepach i zjedzenia szybkiego hot doga na rolenie. No to czas netto do brutto kosmiczny dla mnie, nie? To pilnowałeś, żeby się zgadzało netto z brutto. 21 i co? Przysnąłeś 4 km przed i co? Przed. Najechałem na słupek graniczny, który wystawał na chodniku. Na słupek. Ja słyszałem wersję, że to był krawężnik, dobra? Nie, no to był słupek graniczny, on tak tyle wystawał na chodniku, bo my jechaliśmy chodnikiem. Przednie koło niestety zostało na słupku granicznym. Ale co, zusemkowało się, czy rozpadło, czy coś? Nie, przecięło oponę po prostu. Przecięło. Znaczy, on nie opona, a dętkę, bo opona, wszystko w porządku, ale już mówię, nie ma sensu zmieniać opony, zanim teraz wszystko powyciągam, zmienię dętkę, no to... Szybciej dobiegnę do mety z rowerem. Wziąłeś rower i dyla... Prowadziłem go na początku. Prowadziłeś. Nie, no niesamowite. I te 4 km biegłem do mety. I to był twój pierwszy ultramaraton. To był mój pierwszy ultramaraton w życiu, tak. No słuchajcie, to są właśnie tacy ludzie i takie historie. Nie? Chłopak postanowił, że przyjedzie na wywiad z wami ze Szczecina. Przemokło mu wszystko. Mówi, że neopreny ci przemokły nawet. Przemokły neopreny na nogi. I jak to powiedziałeś, co? Z cukru nie jesteś i nie ma problemu. Rozumiem, że to taka forma treningu do warunków ultramaratonowych, jak pogra w Magedonie deszczowych. Tak. I przy okazji sprawdzałem sprzęt, który był kupiony 3 tygodnie temu. Dobra. Od kiedy ty zacząłeś trenować? Ile czasu ci zajęło dojście do obecnego poziomu? Rower kupiłem na koniec 2021 roku. Więc wystartowałem w pierwszych wyścigach w 2022 od początku sezonu. Zamykałem stawkę na pierwszych zawodach, jak przyjechałem na metę. To, tak jak to już nie było biura zawodów, bo to... już skończyli, pojechali do domu. Rozumiemy się dokładnie tak, no. Więc tak wyglądało mniej więcej 2022 rok, gdzie już pod koniec przyjechałem w połowie. Byłem już tak 50 na 140 na przykład, czy 60 na 140 na zawodach MTB i to był pierwszy mój rower MTB kupiony z głową, przemyślany i kiedy już cokolwiek wiedziałem i cokolwiek się przygotowałem, bo mój pierwszy rower to był Trek. Seria 3900, rower z 2012 roku, kupiony na Alixie za 400 zł z napędem na minus 100% zużycia. Czyli w 2 lata w zasadzie, na dobrą sprawę, zajęło ci od takiego poziomu dojście do tego, że na gra w Magedonie na dystansie short byłeś... Który? Trzeci. W kategorii MTB. I podobno do drugiego brakło ci, mówiłeś, chyba... Parę minut? Kilka minut. Kilka minut. A do pierwszego w ogóle brakło z 10-15 minut. Różnice w tej czołówce czasem mnie naprawdę zastanawiają, że to o minuty, że to jest tak blisko, to jest tak blisko siebie, nie? I chyba byłem 11 albo 10 open, jeżeli liczyć gravele. A twoje takie największe sukcesy do tej pory, najlepsze miejsca, bo widziałem tą ścianę medali ogromną i mówię sobie, o kurczę, to jest niesamowite. Widziałem tam, gdzie się przywia, 3. miejsce, 5. gdzieś często widzę, blisko czołówki było. Tak, w tym roku z Pucharu Polski, z cyklu supermaratonów udało mi się miejsce 1. open, pierwszy w kategorii i 3 minuty przewagi nad drugim uczestnikiem. I zrobiliśmy tam, ja zrobiłem prędkość 31,5 na godzinę na dystansie 60 km. Słuchajcie, ja takiej prędkości, naprawdę, ja takiej prędkości jadąc po asfalcie średnią taką odległość nie jestem w stanie zrobić, no na szosie co najwyżej, dlatego dla mnie to jest szokujące, jeżeli ty mówisz, że w 2 lata doszedłeś do takiego poziomu. Powiedz, jak ty to zrobiłeś, w jaki sposób ty trenowałeś, od czego zacząłeś trening? Kupiłeś ten pierwszy rower za 400 zł? Baza kilometrowa, tlenowa. Czyli po prostu jeździć, po prostu codziennie, jak najszybciej i to była zima, więc... Tak. Najtrudniej się oddycha w zimę, więc najlepiej się organizm przystosowuje. Bo tak, rower to jest narzędzie.
Ile ty godzin w tygodniu trenujesz? Albo, bo mówisz codziennie praktycznie, tak? Zajmuje ci trening. Może nie codziennie, natomiast w tym roku to tak 3-4 razy w tygodniu. Mhm. Nie licząc okresu zimowego, bo tam było po 20 godzin w tygodniu. 20 godzin w tygodniu, tak? To tylko, się składa codziennie. To praktycznie codziennie. Codziennie, nieraz w niedzielę to po 4-5 godzin się siadało na trenażer. Orety, dobra, to mam kolejne pytanie. Jak ty jesteś w stanie wysiedzieć na trenerze 4 godziny psychicznie? Bo ja po dwóch jestem, mam dosyć, nie mogę na to patrzeć. Ja natomiast lubię cyferki. Lubię sobie odpalić te Ruby, bo jeździłem w tamtym sezonie na Ruby. No. Teraz przyszedłem się na Majłosza. Natomiast bawiły mnie tam te trasy. Po prostu siadałem i jechałem z Google Street View. Okay. I ja się ścigałem z ludźmi, którzy automatycznie, wirtualnie wchodzili na tą samą trasę w tym samym momencie, co ja. Czyli ściganie się, czyli rywalizacja, jakby cię nakręcała, bo ja na przykład... Ale był moment, 2-3 miesiące, gdzie po prostu odpalałem serial i cały serial ciągiem leciał, ja sobie siedziałem naprzeciwko telewizora i oglądałem i jechałem. Tak, 20 godzin w tygodniu. Jak te treningi wyglądały? Bo ty mi kiedyś opowiedziałeś coś takiego, że ty zwiększałeś stopniowo obciążenie. Tak. Czyli co? Czy to były jakieś treningi typu, czy dzieliłeś to sobie, że na przykład tego dnia robię trening ciągły, tego dnia robię interwały, tego dnia robię coś tam. Czy ty po prostu, jak to wyglądało, jak ty układałeś te treningi? To znaczy, no, ja miałem na początku plan taki, żeby przez październik, przez pierwsze 3 tygodnie nie robić nic. Okej, okay, to podobnie jak ja. No, nie robić nic. To już dobrze trenuję na ten koniec, koniec października, do końca listopada po prostu jeździć po 2 godziny dziennie. No tam dętnie u mnie strefa druga to będzie, to będzie jakieś 140 tętno. No. No maksymalnie miałem 202 wtedy. 202 ten. Maksymalne. Zaczynamy oczywiście od testu FTP, jak pierwszy raz chodzimy na trenażer. No właśnie, jaki masz FTP obecnie? Albo inaczej, obecnie, jak miałeś w szczycie formy? 4-3 chyba. Czyli wiemy już, mamy ważną informację, żeby dojechać Gravmageddon dystans short w czołówce, trzeba mieć 4 ponad waty na kilogram, nie ma przeproś. Tylko, że jestem lekki. Ja ważę, jak zaczynam sezon po okresie przygotowawczym, ja ważę 59 kilogramów. No tak, ale osobom lekkim chyba lepiej w górach, prawda? Mamy mniej do targania pod górę. Ja jestem osobą, która zabiera nawet jak najmniej. Zawsze, nawet jak już tam ewentualnie do łatania systemu bezdętkowego, pompka na CO2, jeden nabój i ryzyk fizyk. Jak nie dojadę, to nie dojadę. No ja na szosie takie wyścigi robię. Nawet nie zabieram ani pompki, łatek, łyżki, odentyki, nic nie zabieram. Ze sobą mam tylko bidon, 4 żele na 150 km na trasę i mówię, no... Jak coś się stanie po drodze, to i tak nie wygrałem, więc po co dalej walczyć? Zupełnie inne podejście niż u mnie, kiedy ja biorę tych gratów mnóstwo, dlatego że ja chcę przede wszystkim dojechać, to jest dla mnie sukcesem. Ale tobie się ryzyko po prostu opłaca, tak jak mówisz, tak. Bo... No sprzęt sprawdzony. Sprawdzony sprzęt, obniżona waga, albo wygrasz, albo nie wygrasz, tylko to się liczy dla ciebie. Czyli masz tą motywację zawsze, tak, żeby gdzieś tam z tą czołówką. Łukasz, czy ty golisz nogi przed wyścigiem? Za każdym razem, przed każdym wyścigiem golę nogi. I nie ze względu na to, żeby być szybszym, tylko żeby było cieplej, to jest po pierwsze. Cieplej bez włosów jest cieplej na nogę? Bez włosów, ponieważ mogę się posmarować oliwką rozgrzewającą. Aha! A na włosy nie posmaruję. Plus, jak się wywalę, co mam w zwyczajach bardzo często robić, i zdzielać sobie kolana, czy cokolwiek, to rany goją się 4 razy szybciej. I mogę opatrzyć od razu, lub jak się coś rozetnie, to nie musi mnie golić chirurg na ostrym drudze, bo już jestem ogolony wcześniej. Patrzcie, ja muszę ten patent zastosować, szczególnie z moim szczęściem ostatnim do wywrotek. Będę golił nogi, będę pro. To jeszcze wrócę do tematu treningów właśnie. Czy ty sobie układasz plany treningowe w sensie takim, że to jest właśnie ułożone, że na przykład tego dnia robię taki trening, tego dnia robię taki. Czy robisz jakieś interwały, czy robisz właśnie... Tak, tak, miałem ułożone. Znaczy nie było danego dnia, tylko trening za treningiem, czyli na przykład miałem jednego dnia miałem robić siłę i taką przeplatankę siłę z maksymalnym zwiększeniem pułapu tlenowego, czyli VO2 max i na końcu, nie wiem, interwały po prostu. Jak to teraz wygląda? Takie na moc. Obecnie, teraz zaczynamy przygotowania do sezonu, powiedzmy, ten początek listopada i jak trenujesz w tej chwili?
W tej chwili jeszcze jest ciepło, to jeżdżę na dworze. Staram się robić jak najdłuższe dystanse. Czyli po prostu teraz tylko dystanse, jak najdłuższe dystanse. Teraz tylko dystanse, żeby właśnie w tą drugą strefę przeciągnąć na dworze. Kiedy będziesz przechodził w inny tryb, zmieniał? Grudzień może. Czyli aż do grudnia. Aż do grudnia. I w grudniu co się zacznie? W grudniu się zacznie na zmianę budowanie siły, czyli tam będzie jeden dzień siła, jeden dzień będzie VO2 max i będą interwały. I prawdopodobnie tak będzie wyglądał te trzy treningi, albo z jedną pauzą w ciągu tygodnia, albo z dwoma pauzami w ciągu tygodnia. Czyli praktycznie dzień w dzień na zmiany będziesz robił siłę VO2 max, siła VO2 max, na takiej zasadzie. Plus interwały takie, żeby wzmocnić maksymalne FTP. Nie? Dobra, plus siłownia, rozmawialiśmy o tym poza kamerą. Poza kamerą, jakie masz podejście do siłowni? Jeżeli nie ma się wolnej zimy, tylko w miesiąc, dwa, to nie opłaca się iść, bo te mięśnie zanim w ogóle przystosują się do ciężarów, no to trochę mija, no to trzy tygodnie, to zanim to ciało się zacznie adaptować. No to... Czyli plan treningowy na siłownię na, tak jak mówiłeś, co najmniej pół roku, a później równolegle z kontynuowaniem treningów rowerowych. Siłownia jak najbardziej może być na te 2-3 miesiące, ale w ramach rozciągania czy bieżnia rowerek, jak się nie ma tego w domu. Jakieś takie ćwiczenia ogólnorozwojowe niż siłowe, żeby te mięśnie na nogach na przykład zbudować, czy przysiady, to po prostu to jest za krótki okres dla ciała. Jak monitorujesz? Monitorujesz FTP, czy monitorujesz na przykład, nie wiem, jak się twoje tętno zachowuje? W jaki sposób to robisz? Bo mówiłeś mi, że kiedy już przychodzisz w taki typ treningowy, stopniowo cały czas zwiększasz obciążenie, tak? Staram się raz w tygodniu podkręcić o te 50 W. Wszystko. Co tydzień. Co tydzień. Jak nie idzie, to po prostu podkręcam co tydzień te 10 na przykład W. I jak nie idzie wyżej przeskoczyć, to tydzień zostaje na tym samym. O, widzisz. To jest, słuchajcie, metoda, którą ja prawdopodobnie ukradnę. Zobaczymy, czy ja to przeżyję, bo być może albo mnie to zabije, albo mnie to wzmocni. Czas jest cały czas stały. Na przykład tam 2 godziny, czy godzina 50, 2 godziny robiłem siłę. Więc to było takie przepychanie tego roweru na 45-50 kadencji. Przy tam 280 W na przykład przepychamy go tak przez 10 minut, 5 minut przerwy, 10 minut, 5 minut przerwy. Treningi są ułożone w aplikacjach, można korzystać z gotowych. Czyli te treningi, nie są wcale najgorsze. Czyli te treningi siłowe, które robisz, to na niskiej kadencji najczęściej? Tylko na niskiej kadencji, bo siłę trenuje się na niskiej kadencji. Natomiast na wysokiej kadencji nie pracują tak naprawdę nogi, bo nogi się aż tak nie męczą. Pracuje płuca, wszystko, układy krwionośne. Dobra, i teraz tak, przychodzi wiosna. Czy zmieniasz jakoś tryb treningowy na wiosnę? Czy cały czas praktycznie od grudnia aż do pierwszych startów robisz w ten sam sposób, że w tygodniu na przemian? Przy pierwszych startach po prostu rezygnuję już z trenażera, a pcham się w las, żeby tą technikę ćwiczyć. Głównie, technika, właśnie. Technika, głównie MTB. Głównie jakieś tam trasy, mamy ustawki w Szczecinie. Czyli grunt to mniej gdzie trenować. Zaczynają się pierwsze starty. Czy zmieniasz jakoś w trakcie, jeżeli masz intensywne starty, na przykład, co kilka tygodni, co miesiąc, co tydzień. Co tydzień. Ty startujesz w czymś, chcesz mi powiedzieć co tydzień praktycznie, jak jest sezon. Jak jest sezon, to tak, brałem udział może w 50 imprezach. Jak ty to łączysz z regeneracją i treningami? Bo to jest teraz ciekawe. Startując co tydzień trzeba mieć czas, żeby się zregenerować. I czy ty trenujesz jeszcze pomiędzy takimi startami? Tak, pomiędzy startami trenuję. Jeżeli mam na przykład przygotować się do wyścigu, dajmy na to szosowego, który jest w sobotę lub w niedzielę, to w zależności czy jest w sobotę, to jest trening w środę. Jak jest w niedzielę, to trening jest w czwartek. Żeby mieć te dwa dni odpoczynku i przez te 2 dni ładujemy już węgle. Następny temat. Pięknie, płynnie przeszliśmy. Do tego właśnie miałem przejść. Odżywianie. Jak ty się odżywiasz przed wyścigiem? Bo powiedziałeś mi, bo to jest zupełnie inne podejście. Rozmawialiśmy przy Gotika Trail właśnie na temat odżywiania. I moje podejście w trakcie jazdy jest takie, żeby cały czas pakować w siebie regularnie. Co pół godziny się napić, co pół godziny co zjeść, doładowywać tą energię. A ty mi powiedziałeś coś takiego, że jedziesz głównie na tym, co zjadłeś w poprzednie dni. Głównie, jeżeli są to wyścigi do 3 godzin. Do 3 godzin. Do 3 godzin, no to ja w trakcie zjadam tylko żel energetyczne. Tylko dlatego, żeby pobudzić ciało, bo to jest głównie cukier i kofeina. A na Gotice jak to wyglądało? Jak się odżywiałeś? Zacząłem od 2 godziny jeść w ogóle, jakkolwiek. Natomiast Garmin, szacowany przelicznik kalorii, pokazany zawsze na głównym monitorze. Też korzystam z tego właśnie, z podpowiadania. Jeżeli spalamy 100, to zjadamy batonika.
i mniej więcej na takiej zasadzie. Miałem te batoniki policzone, się zgubiłem po drodze, pod koniec był kryzys. Czyli ale do tego stopnia na styk jechałeś z wagą, że miałeś batoniki policzone, żeby, że tak. Ci brakło pod koniec, bo zgubiłeś. Tak, wypadły mi na dziurze dwie paczki sezamek i po drodze gdzieś w środku nocy. Nie bierzcie tego jako rada. Tak nie, to nie, tak nie róbcie. Tak nie róbcie. To nie jest dobre. Jak się odżywiasz dzień przed, dwa dni przed? Makaron z pasatą. Czyli też cukry. Czyli po prostu ładujesz cukry głównie. Węgle, no. Głównie węglowodany. Jestem w stanie zjeść tak 600, około 10 gram węgli na kilogram ciała, około 600 gram węglowodanów. Dzień, dwa dni przed. Dwa dni wcześniej to około 400 węgli. Mhm. Dzień przed to już jest 600 węgli, to już jest takie zero mięsa. Nic mięsa, bo ja mięsa nie przetrawię. Okay. Organizm nie jest w stanie zjeść na przykład w połowie dnia czy na wieczór mięsa i następnego ranka dalej to będzie trawił, nie? On przez noc przy takiej ilości jedzenia nie jest w stanie tego przytrawić, więc makaron, ryż, jakaś kasza, ciasto, typu, nie wiem, pizza, margarita. To jest lekkie, ja rano wstaję i to jest najważniejsze, nie chcę jeść, nie jestem głodny. I to jest najważniejsze, że ja jadę na zawody i nie jestem głodny. Ja po drodze zjem dwa banany, jadę na zawody 100 km, bo przeważnie nigdzie w okolicy nic nie ma. Mhm. To po drodze w aucie przez 100 km, tam półtora godzinki zjem dwa banany. Przed startem musik jakiś energetyczny taki, czy nawet taką kaszkę kubusia dla dzieci czy coś. I jazda na tym po prostu. Także nie mam normalnego śniadania w trakcie wyścigu. Ewentualnie tosta z dżemem i nutellą. I teraz żel energetyczny. Spotkałem na Gravmagedonie w zeszłym roku człowieka, który mnie zszokował, ponieważ on w trakcie pierwszego dnia zjadł, uwaga, 16 żeli energetycznych z kofeiną. Ja bym chyba, nie wiem, co by mi się stało. I jeśli używasz żeli energetycznych, to jaka to jest ilość? Na przykład jedziesz, nie wiem, te 8-10 godzin, powiedzmy wyścig taki dłuższy. Co 45 minut, co pół godziny żel. Regular, aż tyle? Tak. Bo żel ma około 100 kalorii. Ale nie z kofeiną. 112 z kofeiną też. No, ale to ja tak przeplatam, bo nie ma, mam i takie i tak zależy. Zaczynam od kofeiny, później Z2 bez, później znowu dwa z kofeiną. Zależy jak się złapie, bo mam powsadzane w kieszonki. Ty tak. Możesz spać później po takim wyścigu. W takim żelu jest 40 mg kofeiny. Właśnie, twoje ulubione żele energetyczne, te ale, tak? Smaku. Moje ulubione żele energetyczne to są ale i żele z Decathlonu. Te z deka mają dobry smak, nie? Właśnie one nie są, bo te na przykład SIS, nie SIS, pamiętam, no to mi się po tym niedobrze robi. Ja nie, akurat tych nie mogę, nie? Ja no, lubię tutaj. Te ale ze względu na to, że one nie mają cukru. One nie są słodkie. Nie są takie właśnie, nie zmula cię. Jak jeszcze się najesz po drodze tych słodyczy, żelków jakichś innych, to jest dramat. Już masz gębę taką zaklejoną, tym już nie da się tego... A propos żelków, Gravmagedon, przyjechałem na paczce żelku z Lidla. I jednym batoniku energetycznym z Decathlonu, taki... I to było jedyne co zjadłem, po prostu nie było kiedy jeść, pada deszcz, leje od początku do końca, cały czas zjazd, podjazd. Nie chce się jeść, prawda? Nie chce się jak jeść. Jest taka pogoda, zupełnie. Jedyne co wypiłem to był właśnie litr wody. Co stosujesz jako izotonik? Jakiś gotowy czy robisz swoje? Nie, gotowy. Sypię z proszku. Nie czujesz czasem przemęczenia treningami? Nie masz takich momentów, że bo trenujesz... praktycznie cały tydzień, dzień w dzień. Nie masz takich momentów, że czujesz, że nie ma postępów i musisz zapauzować? Oczywiście, że są. Ale wtedy się zamyka oko prawe, lewe na monitor i jedzie się dalej. Odwraca się swoją własną uwagę i trenujesz dalej. A są jakieś metody treningowe, które ci się nie sprawdziły? Że na przykład przeczytałeś jakąś książkę, obejrzałeś jakiś film? Co mi się nie sprawdziło? Nie sprawdziło mi się robienie treningów planowych w lesie. Chciałem robić na czym to planowane treningi w lesie. Głównie na tętno, bo nie mam pomiaru mocy, więc muszę iść na tętnie. Nie da się w lesie zrobić treningu na tętno. Nie da się utrzymać, prawda? Nie da się. Ja zauważyłem, bo to jest test ciekawy. Jak ja w ogóle zaczynałem trenować, to moje tętno na tyle powoli rosło i spadało, że jak miałem ułożony trening, gdzie miałem przez 30 sekund trzymać jakieś tętno, to zanim ono mi zdążyło wzrosnąć, to mi się już czas skończył. Nieraz tak właśnie to wygląda. W lesie masz jeszcze przeszkody, ale na drodze też nie jest łatwo, auta, nie auta. I właśnie te treningi właśnie na dworze, takie stricte pod tętno, już wiem, że one nie działają tak jak powinny i ten pomiar mocy jest konieczny, więc wolałem nawet sobie w środku lata odpalić trenażer, wentylator, otworzyć okno i zrobić ten jeden, dwa treningi przed wyścigiem stricte pod takie mocno interwałowe, żeby tą nogę zmęczyć pod moc, a nie pod tętno. Na Garminie największe pole to jest wykres tętna u mnie. Wykres tętna, żeby wiedzieć jak na przykład się ścigać, żeby znać swoje tętno. To jest bardzo ważne.
Próg mleczanowy swój znasz na przykład? Nie znam. Nie znasz. Natomiast wiem, że przy 200 jeszcze mogę dokręcić. Nie, dla mnie to jest kosmos. I to jest bardzo ważne pod wyścigi XC, czy nawet czasowe, bo możesz sobie na finisz zachować te 180 tętno zbić, trochę przed finiszem, żeby na finisz te do 200 jeszcze móc dokręcić, to tam mamy 20 tętna. Niby osiągniemy to w chwilę, ale dzięki temu nie zakwasimy organizmu na 100 metrach i te 200 dociśniemy do finiszu do końca. Tak samo jak ja jeżdżę zawody XC w lesie i wyprzedzam, zbijając tętno ze 190 na 170, zbijam tętno do 170, wyprzedzam 2-3 osoby, robię taki szybki sprint, wyprzedzając kilka osób. Okay. Zagotuję się, znowu zwalniam do, po prostu nie zaczynam nie gazować mocniej, tylko tak jakby stoję z tym, żeby mnie czasem nie wyprzedzili. I żeby się nie zdążyć też zakwasić. Żeby się zdążyć nie zakwasić, zbijam sportem do 170 i znowu do tych 190 i to u mnie działa, ta metoda działa. Startuję na przykład z czwartego sektora, mając wyprzedzenia tam 90 zawodników, ja dojeżdżam 7 Open. Jak zacząć trenować technikę? Trudne pytanie, bo ja jestem taka noga z techniki jazdy, to jest u mnie najgorszy temat, szczególnie jakieś zjazdy, tego typu rzeczy, tracę mnóstwo czasu. Co z tego, że na podjazdach jestem lekki, z mocniejszymi zawodnikami idę w łeb, zaczynają się zjazdy, jakieś techniczne rzeczy i ja zostaję po prostu z tyłu. Wyciągamy hamulce z roweru, odkręcamy je całkowicie, kto hamuje, nie żartuję. Kto hamuje, ten przegrywa. Ty mi powiedziałeś, Łukasz już mi powiedział, że on klocki na 2,5 tysiąca kilometrów żywicznych klocków prawie nie zużył, bo to hamuje, ten przegrywa. Ale tak. Dobra, również może nie polecamy takich metod. Ale co, po prostu przełamać głowę, nie ma jakiejś metody? Nie ma. Nie ma metody, natomiast jazda ciągła po najtrudniejszym terenie, po singlach jakichś. Dużo takich piasków, błota, zakrętów ciasnych, większe prędkości. Nawet przy tych 20 na godzinę się w stanie nauczyć zjazdów. Odkręcamy wszystko z roweru, zerujemy go, zostawiamy ewentualnie koszyk na bidon z bidonem jednym, nie więcej, bo szkoda więcej bidonu ubrać. Pusty rower, niskie ciśnienie w oponach. Dobra. Wjeżdżamy w las i po prostu staramy się szukać jak najtrudniejszych tras. Kupię ochraniacze na ręce, nogi. Ustawienie roweru, bike fitting. Czy robiłeś kiedyś bike fitting, czy ustawiałeś sam, czy korzystałeś z jakichś poradników? W jaki sposób ty sobie rower ustawiasz? Korzystałem z poradników, jak najbardziej. Twoich poradników Road Racing, które według mnie były najbardziej takie merytoryczne, które najwięcej dały mi w ustawieniach roweru. Dzięki chłopakowi mam to siedełko. Ja do tego zawsze tak podchodzę, że jedzie najpierw zawodnik, że nie zaczynam. Ja wprawdzie mam rower, ja uważam, że mój rower jest na mnie za dobry i za drogi, ale ja kupując akurat była taka posucha na rynku, że nie miałem wyboru, musiałem kupić coś drogiego, nie? Ale no jak się nie wytrenujesz, to możesz te wszystkie super koła, super bajery możesz sobie wyrzucić przez okno, bo jedzie człowiek przede wszystkim. To znaczy dla mnie podstawą to są koła w rowerze. Koła to jest podstawa, bez kół rower nie pojedzie. Zgadzam się tu. Dobra opona i mocna noga. Zgadzam się tu. Będę robił test prawdopodobnie, co jest ważniejsze, masa rotująca koła czy masa ramy. Czekam tylko jeszcze na odpowiednią pogodę. Lekkie koła, a ciężka rama dla mnie. Też mi się tak wydaje. Sprawdzimy w praktyce. Jestem prawie pewien, zmierzymy to. To znaczy, jeżeli chodzi o moc, nie wiem, czy to odczujemy, ale jeżeli chodzi o komfort i czucie tego roweru po prostu na asfalcie, jak on jedzie, jak on się zbiera. Jak sobie, nie masz problemu na przykład, bo podobno niektórzy mają problem, jak jadą długo sami z głową, że coś im to przeszkadza, jakby nie są przyzwyczajeni do przebywania sami ze sobą tak długo. Ty lubisz sam ze sobą przebywać. Nie lubię sam ze sobą przebywać. Człowiek już jobla dostaje. Głupawka się odpala i gadam sam do siebie po prostu. Rozmawiasz sam ze sobą. Rozmawiam sam ze sobą. Tak jakbym gadał sam do siebie, jakbym, nie wiem, gadał do ludzi. Wewnętrzny dialog prowadzisz. Tak. Ale na głos to gadam. Gadam to na głos, żebym ja to słyszał. Po prostu. Widziałem różne metody. Ludzie jeździli ze słuchawkami, ale to też nie jest najlepsze. No bo... O, właśnie, jestem przeciwnikiem jazdy w ogóle jakiejkolwiek na rowerze w słuchawkach. Czemu na rowerze możemy jeździć w słuchawkach, a w samochodzie nie możemy? Ze względu na bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo. I dla mnie to tak samo powinien być zakaz jazdy w słuchawkach na rowerze. To co? Obejrzymy rower, którym Łukasz do nas przyjechał. Pokażemy wam maszynę. Jest to Ridley. Kanzo aluminiowy. Dlaczego ten wybrałeś? Dlaczego akurat taki?
bo ci się podobał wizualnie, czy jakieś cechy miał? Bardziej liczyłem na to, że co będzie miał rower. Żeby był napęd 1x11, to był mój wybór. Preferuję jednorzędowe, gdyż są łatwiejsze w użyciu. Jeżdżę tym na MTB w terenie i wiem, że to sprawuje się milion razy lepiej. 1142, natomiast jest plan wsadzić tutaj 50-kę. Na górskie jednak wyścigi, tak? 11.50, żeby tych przełożeń nie brakło nigdy, nigdzie. Czyli czasem ci brakowało jednak lżejszych? Czasem brakuje, jeżeli jeżdżę te same trasy na tym rowerze, co na rowerze XC. SRAM. Czy SRAM też był świadomym wyborem, czy po prostu, bo fabrycznie tutaj był? Czy masz preferencję? Był świadomym wyborem. Dlaczego SRAMa preferujesz? Jeździłem na Shimano, jeździłem na XT, jeździłem na Selixie. Selix mnie bardzo zawiódł. Nie masz problemu z Tufo z przebijalnością? Dużo osób narzekało na przebijalność tych opon. Ja nie wiem, czy to jest mit, czy ludzie mieli pecha. Nie wiem, natomiast ja słyszałem z najtrudniejszym na świecie możliwością zakładania ich, że nigdy tak ciężko nie zakładali opony. Aha. Wskakuje każda inna. Nie miałem żadnego problemu z założeniem tych opon. Torby jackpacka, jak się spisują. Widzowie pewnie wiedzą, że nie jestem fanem ze względu na to. Możesz pokazać właśnie pokrowce. Tak, pokrowce. Stosujesz kilka sztuk pokrowców na torbę. Tu mamy torbę na tył, natomiast jedna przemaka po 4-5 godzinach chlapania kołem na nią. Więc podwójny. Zakładam jedną na drugą i wtedy nie przemaka nigdy. Mamy podwójną membranę. To jest rower w rozmiarze S, natomiast dla mnie byłby on jak L-ka. Także jeśli tak, bo to jest M-ka według na przykład Scotta, to była M-ka. Właśnie, porozmawiamy o oddychaniu. Bo mnie trener pół roku uczył praktycznie oddychać. Okazało się, że ja nie umiem prawidłowo oddychać, mam nieprawidłowo funkcjonującą przeponę. Dopiero kiedy nauczyłem się oddychać, robiłem ćwiczenia pod tym kątem, to się okazało, że mogę robić dłuższe, mocniejsze treningi. I teraz tak, jak ty oddychasz? Przez nos nie oddycham nigdy, zawsze oddycham ustami. Przy niższym tętnie jest to po prostu spokojne, natomiast jak tętno się zwiększa, to przy takich 185-195 to są dwa wydechy, jeden wdech. Tak naturalnie po prostu mi to pracuje, że robię dwa szybkie wydechy, jeden długi wdech, bo nie jestem w stanie wyrzucić tego wszystkiego. Za jednym wydechem, czyli świadomie myślisz, czy to zastanawiasz się nad tym, jak oddychasz, jak jedziesz, czy to już to robisz naturalnie? Nie, to już jest naturalnie, po prostu w pewnym momencie tętna, moje płuca po prostu automatycznie zaczynają robić dwa wydechy. Jak długo jesteś w stanie jechać z takim tętnem? 190 na stop? To są godziny, czy to są raczej minuty? To są godziny. Godziny. Tak, mam na przykład z półtora godzinnego wyścigu mam tętno 191 średnie. Suplementacja. Mówiłeś, że to jest dla ciebie najważniejsze. Tak, suplementacja jest dla mnie mega istotna. W dni nietreningowe kreatyna jabłczan. W jakiej ilości kreatyny? Przeliczasz na masę ciała mniej więcej? Nie, natomiast jedna tabletka rano, jedna na wieczór, jeżeli nie trenuję. Czyli różnicujesz dzień treningowy, dzień nietreningowy, inaczej zażywasz. Dokładnie. Zażywam w dni nietreningowe te dawki są mniejsze, w dni treningowe te dawki są większe. Zawsze przed spaniem jest magnez w postaci cytrynianu. Dużo szybciej się rozpuszcza. Dużo szybciej się rozpuszcza w organizmie. Plus kompleks minerałów, natomiast rano na śniadanie kilka tabletek witamin, zawsze 1000 mg witaminy C jako podstawa. 1000 mg witaminy C codziennie, czy taka trenujesz, jedna czy tabletka. Nie, czy trenuję, czy nie trenuję, po prostu okay. Odporność trzeba wzmacniać. Okay. A witaminę D też suplementujesz w tych minerałach pewnie? Tak, osobno kompleks witamin mam na śniadanie. Przed każdym wysiłkiem cytrulina. Zmniejsza trochę zmęczenie, trochę pobudza, taka lekka przetreningówka bez pompy i beta-alanina, żeby te mięśnie trochę tam dokrwić przed wyścigiem. Już rozmawialiśmy o tym, że BCAA aminokwasy nieskuteczne i że to fizjoterapeuci mówili, że to nie ma sensu. Ja również to samo usłyszałem, że to jest nie, że to nic nie daje. Nie, to nie działa. A jeśli chodzi o odżywianie takie codzienne, czy ty sobie bardzo ściśle liczysz kalorie? Nie. Nie liczysz? Nie, nie liczę kalorii. Nie liczę w ogóle kalorii, natomiast zaczynam liczyć przed wyścigami, czy już bliżej sezonu, to wtedy trochę liczę te kalorie. Natomiast teraz, jak jest taki chillaucik, trochę już po sezonie, już tam się nic nie dzieje, takie przygotowania do treningów, no to wtedy teraz nie liczę. Po prostu wiem, co lubię. Arka 1, to jest wasz klub jakiś lokalny? Tak. Arka 1 Stargard, klub kolarski MTB. Ilu was tam jest zawodników? Jest trochę nas. Jest nas trochę. To jest klub jaki? Miejski, on jest sponsorowany, to jest wasz prywatny? Można odprawić podatek na nas. Rozumiem. Będziemy mieli fundusze. 1%. Tak, będziemy mieli fundusze na wyścigi. Na wyścigi, na stroje, na starty, na takie rzeczy. Dokładnie.
Po treningu, białko. Białko, tak. Czy liczysz jakąś ilość gramów na masę ciała? Staram się po prostu rzucić coś białkowego, dodatkowego, natomiast... W postaci proszku czy w postaci jedzenia, typu, nie wiem, nabiał, coś takiego? Bardziej w postaci proszku lub jogurtów proteinowych. Mhm. Na przykład dwa takie szejki proteinowe, tam 45 gram wychodzi. Dodatkowo po treningu jakieś pół godzinki. Jak wracam, ochłonę i wypiję sobie dwa takie szejki, czy na przykład robię z proszku trochę mocniejszy. Lub potrawy z białka. Robię sobie pancake'i. Natomiast tam pół na pół mąka z białkiem wymieszana. Dobra, Łukasz, dziękuję Ci bardzo. Bardzo fajny wywiad. Myślę, że widzowie się czegoś dowiedzieli, jak to jest wśród osób, które dojeżdżają bliżej czołówki. Dlatego, że mnie na kanale mogą zwykle poglądać, gdzie ja dojeżdżam pod koniec. Plan jest na przyszły sezon zmienić to, dlatego Twoje rady będą dla mnie bardzo, bardzo pożyteczny sposób trenowania. Będę chciał przyjąć taki mniej więcej sposób trenowania jak Ty. Zobaczymy, czy będą efekty. Ewentualnie mogę się z Tobą kontaktować w ramach porad treningowych. Czy coś będziesz w stanie mi doradzić? Zawsze. Super. Dziękuję Ci bardzo. Proszę. Dzięki wielkie. Ostatnio coraz częściej mi się zdarza spotkanie z widzami na trasie. Dobra.